Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Jesteśmy bardzo cenni w oczach Bożych. On troszczy się o nas każdego dnia, a kiedy pobłądzimy, On nie przestaje nas szukać. Bóg jest miłosierny, a zewnętrznym znakiem, niejako dowodem Jego miłości do każdego z nas, jest otwarte włócznią Malchusa serce Jezusa. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiego zła, którego Bóg nie mógłby zwyciężyć własną miłością. Właśnie dlatego, że kocha, jest największą siłą, której nic nie może się przeciwstawić. Otwarte serce Jezusa ujawnia nam tajemnicę Bożej miłości. On kocha nas bezgranicznie i bezwarunkowo, niczego nie oczekując w zamian. On nie przestaje nas kochać nawet wtedy, gdy Go lekceważymy, świadomie łamiąc Boże prawo. Nawet grzech ciężki nie jest dla Boga powodem do zaniechania miłowania nas. Trzeba nam się przyznać, że zbyt często okazujemy się krnąbrnymi dziećmi, które szukają spełnienia własnych zachcianek, a ignorują przy tym wolę naszego niebieskiego Ojca. Jak wielka jest miłość Boga, skoro mimo tak licznych grzechów tęskni za naszym powrotem i bez wytchnienia szuka nas po górach cierpień i zaroślach samotności. Większa jest radość, mówi Jezus, z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. Pozwólmy Bogu, aby nas odnalazł. Podejmijmy dziś decyzję nawrócenia, czyli powrotu do Boga, aby wielka była radość aniołów i nasza radość wraz z nimi.